Dzień dobry, szanowni państwo. Mamy godzinę 10. Widzę, że jeszcze państwo do nas dochodzicie. Witają państwa Ola Hochenzy i Kuba Zieliński. Dziś, szanowni państwo, będziemy rozmawiać o tematyce związanej z wyłączeniami. Z czego w ogóle wynika potrzeba takiego spotkania? Dlaczego w ogóle zdecydowaliśmy się zrobić taki webinar? Być może państwo pamiętają, jak mieliśmy spotkanie w czerwcu, tam rozmawialiśmy o przygotowaniu się do podsumowania półrocznego. Wiele pytań, które wówczas pojawiało się na czacie, dotyczyło właśnie stosowania wyłączeń. No i na tej podstawie zdecydowaliśmy również z państwem na tym spotkaniu, że może fajnie byłoby zrobić takie konkretne, dedykowane spotkanie, w którym będziemy omawiać kwestie stosowania wyłączeń właśnie. Zapytam tylko jeszcze na czacie, żebyście państwo i poproszę, żebyście państwo nam wskazali, czy nas dobrze słychać, czy mamy dobre połączenie i myślę, że będziemy powoli zmierzać do tego, żeby to nasze dzisiejsze spotkanie przeprowadzić. Kilka słów na temat tego, jak zorganizowaliśmy dzisiejsze szkolenie. Po tym krótkim słowie wstępu przejdziemy w ogóle do tego, czym są wyłączenia i co możemy wyłączyć. Opowiemy o rodzajach wyłączeń, na jakiej podstawie prawnej możemy je stosować i w jaki sposób ująć się w wieloletniej prognozie finansowej. Trochę czasu spędziliśmy nad szukaniem orzeczeń RIO czy jakiejś wypowiedzi organów nadzoru. Nie ma tego dużo, ale tam, gdzie mogliśmy wkomponować podkładkę od organu nadzoru, tam też to dorzuciliśmy. I po krótkiej przerwie, biorąc pod uwagę, że kontynuujemy tę tradycję webinarów praktycznych, przejdziemy sobie do WPF Asystenta i pokażemy, jak w WPF Asystencie te wyłączenia wprowadzić w module kredytowym. Pierwotnie zakładaliśmy, że webinar zakończy się panelem pytań i odpowiedzi, natomiast biorąc pod uwagę to, że dostaliście państwo ten tak zwany złoty strzał środków z Ministerstwa Finansów, które powoli wpływają na państwa konta i biorąc pod uwagę to, że tak na dobrą sprawę za chwilę już staniemy przed projektem budżetu i WPF-u na rok 2024, to przed pytaniami i odpowiedziami w tym panelu chcielibyśmy kilka słów powiedzieć o tym, jak przygotować budżet roku 2023 w taki sposób, żeby projekt budżetu na rok 2024 i projekt WPF-u na rok 2024 i lata kolejne przysporzą nam jak najmniej problemów. Między innymi możemy wykorzystać do tego te środki, które w tym momencie państwo otrzymujecie, tam pierwszą część, którą do 31 sierpnia macie państwo wszyscy otrzymać. Wiemy, że tak na dobrą sprawę do listopada jeszcze trochę czasu, ale musimy mieć z tyłu głowy to, że do wyliczenia wskaźników bierzemy też pod uwagę plan na 30 września i właśnie w tym aspekcie chcielibyśmy kilka słów powiedzieć w tym panelu dotyczącym pytań i odpowiedzi, także jeśli państwo nawet nie macie pytań, czy nie chcieliście brać udziału w tym panelu, to bardzo prosimy o pozostanie, być może wykorzystacie państwo te elementy, o których będziemy chcieli kilka słów powiedzieć. Przechodzimy do części merytorycznej, zostawiam Olę, ja wejdę za kilka minut, kilkanaście. Dzięki, Kuba. Dokładnie tak. Dwie kwestie jeszcze takie czysto organizacyjne. Po pierwsze, spotkanie jest nagrywane, więc zarówno otrzymacie państwo nagranie po spotkaniu na maila, ale też publikujemy nasze webinary i spotkania na kanale YouTube naszym Kurulisowym, w związku z czym będziecie państwo mogli odtworzyć to nasze dzisiejsze spotkanie, jeżeli nie będziecie mogli brać udziału z nami bezpośrednio. Druga rzecz jest taka, że razem z nami na tym dzisiejszym spotkaniu jest również Karolina Sawko, która jest do państwa dyspozycji na czacie i jeżeli będziecie państwo jakieś pytania w trakcie mieli, to mamy nadzieję, że tutaj Karolina nas w tym zakresie wesprze, tak żebyśmy mogli dość sprawnie przejść przez tę sesję pytań i odpowiedzi i żebyśmy mogli właśnie położyć większy akcent na tą kwestię, o której mówi Kuba, czyli jak moglibyśmy przygotować się do projektu budżetu i projektu WPF już teraz. Okej, szanowni państwo, wyłączenia. Czym są wyłączenia? Tak naprawdę, jeśli chcielibyśmy spróbować znaleźć definicję ustawową tego pojęcia, no to ustawa o finansach publicznych nam takiej definicji nie dostarcza. Gdybyśmy chcieli po prostu znaleźć definicję wyłączenia w ustawie, to wprost takiej definicji nie mamy.
Tak naprawdę również w literaturze fachowej, w różnego rodzaju książkach, materiałach nie ma nigdzie podanej definicji wyłączenia. W kontekście ustawy o finansach publicznych my możemy spotkać informacje na temat tego, jakie są rodzaje możliwych do zastosowania wyłączeń, jakie są zasady, warunki stosowania wyłączeń, ale nigdzie nie mamy podane wprost, czym tak naprawdę to wyłączenie jest. Więc to nasze dzisiejsze spotkanie chciałabym rozpocząć od tego, żebyśmy spróbowali rozłożyć sobie na czynniki pierwsze to, czym tak naprawdę są wyłączenia. W kontekście czego mówimy o wyłączeniach, gdzie stosujemy wyłączenia, jakich elementów budżetowych to dotyka. Więc w pierwszej kolejności spróbujemy sobie zdefiniować dokładnie, czym wyłączenie tak naprawdę jest. Zacznijmy od tego, Szanowni Państwo, gdzie te wyłączenia występują. W kontekście wyłączeń, jeżeli mówimy o wyłączeniach, mówimy o WPF-ie, czyli wyłączeń nie stosujemy w budżecie jednostki samorządu terytorialnego. W momencie, kiedy Państwo sporządzacie uchwałę budżetową, nigdzie tam w treści takiej uchwały nie wskazujemy informacji dotyczącej wyłączeń. Nie ma również dedykowanych paragrafów, które odnosiłyby się do konkretnie do wyłączeń. W związku z czym, jeżeli mówimy o wyłączeniach, myślimy o wyłączeniach, to stosujemy je w kontekście wieloletniej prognozy finansowej, a nie w kontekście budżetu. W WPF-ie, niezależnie od tego, czy są to pozycje wypełnione, czy nie, czy są to wartości zerowe, to jak Państwo wiecie, na pewno na WPF-ach pracujecie bardzo długo, są tam dedykowane pozycje, które odnośnie wyłączeń, które wyłączeń dotyczą. To będą pozycje odnoszące się do części wydatków, czyli w części drugiej, to będą wiersze związane z wydatkami na obsługę długu, to będą wiersze dotyczące spłat, rozchodów oraz wiersze uzupełniające, jeżeli ktoś z Państwa stosuje obligacje przychodowe. I tutaj na slajdzie takie screeny z klasycznego WPF-u, z takiej typowy, kilka wyciągniętych z WPF-u kolumn, gdzie tak naprawdę kolorem zaznaczyliśmy właśnie konkretnie te pozycje, które wyłączeń dotyczą. Czyli mamy je w dwójkach, w piątkach, w jedenastkach. Czyli pierwsza istotna kwestia, jeśli chodzi o wyłączenia, nie dotyczą budżetu, dotyczą wieloletniej prognozy finansowej. Czego zatem dotyczą wyłączenia, jeśli już wiemy, że koncentrujemy się na wieloletniej prognozie finansowej? Wyłączenia stosujemy w odniesieniu do wskaźnika obsługi zadłużenia z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych, a dokładnie odnosimy je do wybranych pozycji budżetowych, które na konstrukcję tego wskaźnika wpływają. Czyli wieloletnia prognoza finansowa powstała tak naprawdę po to, żebyśmy mogli we właściwy sposób kalkulować ten nowy sposób określania możliwości czy zdolności kredytowych jednostki. Oczywiście nowy, on już nie jest nowy, bo to powstało w zamyśle i weszło w życie od 2013 roku, ale jakby te wszystkie pozycje, które w WPF-ie mamy, mają służyć nam do tego, by ten wskaźnik poprawnie wyliczyć. Czyli jakby koniec końców sprowadza się to do tego, byśmy we właściwy sposób określili zdolność kredytową inwestycyjną danej jednostki. Czyli jeżeli mówimy o wyłączeniach w kontekście WPF-u, odnosimy je do wybranych pozycji, które kształtują nam wskaźnik obsługi zadłużenia. I jak weźmiemy sobie pod uwagę wskaźnik, konstrukcję wskaźnika w przepisie artykułu 243 ustawy o finansach publicznych, no to tutaj na slajdzie wskazaliśmy te pozycje, których wyłączenia konkretnie dotyczą. W zdecydowanej większości wyłączeń, które stosujemy, będą one wpływały na lewą stronę wskaźnika. Na wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia będą one nam wpływały na obniżenie naszego R we wzorze, czyli spłat rat kapitałowych zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji, lub będą nam wpływały na nasze O we wzorze, czyli obniżały wydatki na obsługę długu, będą obniżały poręczenia, czy na przykład spłaty związane z umowami zaliczanymi do długu w związku z wcześniejszą spłatą. Czyli w zdecydowanej większości wyłączenia będą nam wpływały na lewą stronę wskaźnika i będą nam ten wskaźnik oczywiście obniżały,
czyli tak naprawdę poprawiały tą relację. Mamy jedno wyłączenie, które będzie nam wpływało na prawą stronę wskaźnika, czyli na maksymalną obsługę zadłużenia i będą to wyłączenia związane z realizowanymi wydatkami bieżącymi, o których będzie Państwu za chwilę opowiadał Kuba. Czyli wyłączenia stosujemy w WPF-ie i odnosimy je do wybranych pozycji budżetowych, które wpływają na wskaźnik. Związane są one przede wszystkim ze spłatą zaciąganego zobowiązania oraz kosztów związanych z jego obsługą. Jak rozumieć wyłączenia? I to jest kwestia istotna. Wyłączenie, zastosowanie wyłączenia ze wskaźnika z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych nie oznacza zwolnienia z obowiązku spłaty. Bo jeżeli mówilibyśmy o tym, że następuje zwolnienie z obowiązku spłaty, no to mówilibyśmy o umorzeniu. Więc wyłączenie nie działa jak umorzenie. Jeżeli zaciągam na przykład 1 000 000 złotych długu i mam możliwość zastosowania wyłączenia i je stosuję, to nie jest to jednoznaczne z tym, że spłacam mniej kapitału, który zaciągnęła. Czyli wyłączenie nie oznacza czy nie równa się zwolnienie z obowiązku spłaty. Wyłączenie wpływa na wskaźnik i zmniejsza obciążenie, jakie mamy czy ponosimy w związku z obsługą istniejącego zobowiązania. Jak analizujemy zdolność kredytową i inwestycyjną opartą na WPF-ie, to zawsze bierzemy pod uwagę dwa aspekty. Aspekt wskaźnikowy, czyli naszą zdolność kredytową wyliczoną w oparciu o wskaźnik obsługi zadłużenia i aspekt płynnościowy, czyli to, czy my faktycznie jesteśmy w stanie obsłużyć spłatę tego zobowiązania, czy my płynnościowo jesteśmy w stanie obsłużyć spłatę tego zobowiązania. Wyłączenia będą wpływały nam na ten aspekt wskaźnikowy, będą nam poprawiały relacje z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych w zdecydowanej większości poprzez obniżenie faktycznej obsługi zadłużenia lub podwyższenie maksymalnej obsługi zadłużenia w przypadku, gdybyśmy stosowali wyłączenia z wydatków bieżących. Czyli to jest dość istotne, żeby to właściwie rozróżniać. Wyłączenie nie oznacza zwolnienia z obowiązku spłaty. I teraz, Szanowni Państwo, chcielibyśmy zdecydowaną część naszego dzisiejszego spotkania poświęcić na omówienie rodzajów stosowanych wyłączeń. Wytypowaliśmy tutaj takich 5 najistotniejszych, w zasadzie możemy powiedzieć o 6 najistotniejszych wyłączeniach stosowanych w kontekście wieloletniej prognozy finansowej. Pierwszym, najczęściej stosowanym i takim najstarszym rodzajem wyłączeń, bo one wraz z tym, jak pojawił się WPF, wskaźnik, również w tym kontekście już była mowa o wyłączeniach stosowanych w kontekście realizowanych programów unijnych. Powiedzmy, możemy więc powiedzieć, że to są najstarsze rodzaje wyłączeń. I w tym kontekście, jeżeli realizujemy zadania unijne, no to będziemy mogli zastosować 2 typy wyłączeń. Wyłączenie na tak zwane wyprzedzające finansowanie bądź prefinansowanie i wyłączenie na wkład własny. Możemy mówić o kolejnym typie wyłączeń, wyłączenia stosowane w związku z realizacją zadań krajowych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z rządowego programu Polski Ład. I tu jakby sytuacja wygląda odwrotnie, bo jest to najświeższy, najnowszy, powiedzmy, rodzaj wyłączenia. On się pojawił w przepisach w czerwcu 2022 roku, który odnosi się do możliwości zastosowania wyłączenia w przypadku finansowania, czy może wyprzedzającego finansowania zadań realizowanych ze środków z Polskiego Ładu. Kolejny typ wyłączeń wiąże się z wcześniejszą spłatą zadłużenia, ze stosowaniem obligacji przychodowych oraz właśnie wspomniane wcześniej wydatki bieżące podlegające wyłączeniu. I teraz chcielibyśmy razem z Kubą Państwu te wszystkie rodzaje wyłączeń omówić, opierając się też na różnych przykładach i case'ach liczbowych. Ok, zacznijmy, Szanowni Państwo, od wyprzedzającego finansowania zadań unijnych, czyli wyłączenie, które obowiązuje na podstawie artykułu 243 ustęp 3 ustawy o finansach publicznych, który to przepis mówi, że ograniczenia określonego w ustępie pierwszym, czyli wskaźnika z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych, nie stosujemy do spłat rat kapitałowych pożyczek, wykupu papierów wartościowych oraz poręczeń i gwarancji, które wiążą się z realizacją zadania
w ramach programu dofinansowanego ze środków unijnych. Przy czym to wyłączenie będziemy mogli zastosować tylko wtedy, jeżeli spłata tego zobowiązania nastąpi w ciągu 90 dni od zakończenia programu, projektu, zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków, a termin ten nie ma zastosowania w odniesieniu do odsetek i dyskonta od tych zaciągniętych zobowiązań. Przełóżmy to może, Szanowni Państwo, na taki przykład z życia. Wyobraźmy sobie pewną sytuację, która pozwoliłaby nam odzwierciedlić właśnie możliwość zastosowania tego wyłączenia. Czyli mamy jednostkę samorządu terytorialnego, która realizuje zadanie dofinansowane ze środków unijnych i tutaj istotna kwestia, w przypadku prefinansowania czy wyprzedzającego finansowania poziom dofinansowania nie ma znaczenia. Czy będzie to 20, 40, 60% czy 100%, poziom dofinansowania, jeżeli rozpatrujemy go w kontekście wyłączenia na prefinansowanie, nie ma znaczenia. Kolejny element. Rozliczenie dotacji następuje na zasadzie refundacji środków, czyli jednostka samorządu terytorialnego w pierwszej kolejności najpierw musi wyłożyć środki własne na realizację tego zadania, a dopiero po zakończeniu zadania, rozliczeniu tego zadania otrzymuje zwrot w formie właśnie tej refundowanej dotacji. Z uwagi na brak dochodów własnych, no bo powiedzmy, że budżet nie jest zbyt duży, zadanie jest dość kosztowne, no i gmina nie ma własnych środków na to, czy dochodów własnych na to, żeby wyłożyć środki na realizację takiej inwestycji, w związku z czym wspiera się pożyczką, kredytem bądź emisją papierów wartościowych na to, żeby właśnie zrefinansować te środki, które docelowo otrzyma w formie zwrotu dotacji. No i po zakończeniu realizacji zadania następuje rozliczenie, następuje refundacja środków z Unii Europejskiej i jednostka dokonuje jednorazowej spłaty tego zobowiązania, które zaciągnęła właśnie na finansowanie tej dotacji, a spłata musi nastąpić w ciągu 90 dni od momentu zakończenia zadania i rozliczenia dotacji. I to jest jakby warunek konieczny po to, żeby takie wyłączenie zastosować. Po co my tu mówimy o wyłączeniu? No bo jeżeli mówimy, że jednostka ma, powiedzmy, mały budżet, zadanie jest dość kosztowne, nierzadko będzie tak, że spłata jednorazowa dużego zobowiązania będzie powodowała przekroczenie wskaźnika, bo przecież spłata to jest nasze R we wzorze, więc wpływa nam na faktyczną obsługę zadłużenia. Jeżeli zatem byłaby to znacząca kwota kredytu, którą spłacamy jednorazowo, to w odniesieniu do budżetu mogłaby spowodować przekroczenie wskaźnika obsługi zadłużenia. Dlatego, jeżeli w ciągu 90 dni dokonamy spłaty takiego zobowiązania, no to mamy prawo zastosować wyłączenie i w zasadzie taka spłata następuje bez wpływu na wskaźnik obsługi zadłużenia. I teraz, Szanowni Państwo, dwie kwestie. W przypadku prefinansowania, wyprzedzającego finansowania, podlega wyłączeniu zarówno kapitał, który spłacamy w związku z jakby zaciągniętym kredytem i uzyskaną dotacją, i jest to spłata jednorazowa, no i podlegają wyłączeniu również odsetki i dyskonto w latach, w których jednostka samorządu terytorialnego poniosła koszty odsetkowe w związku z obsługą tego zobowiązania. Jak to może wyglądać na przykładzie liczbowym? Czyli przyjmijmy założenie, że mamy zadanie inwestycyjne, koszty 10 milionów złotych netto. Wartość dofinansowania 6,5 miliona złotych. To, że akurat jest to 65%, nie ma absolutnie żadnego znaczenia, bo tak jak powiedzieliśmy, jeżeli rozpatrujemy wyłączenie na prefinansowanie, to poziom dofinansowania nie ma tutaj żadnego znaczenia. Wartość zaciąganego zobowiązania to jest 6,5 miliona złotych, czyli dostanę 6,5 miliona dotacji, ale najpierw muszę wyłożyć swoje środki, których nie mam, w związku z czym zaciągam kredyt stanowiący równowartość tej dotacji, czyli to zobowiązanie, kredyt, pożyczka, emisja obligacji w całości przeznaczam na wyprzedzające finansowanie. Realizuję swoje zadanie w latach 2023 do 2025, przy czym w 2023 roku zaciągam to zobowiązanie, a w 2025 zakładam, że zadanie zostanie zakończone, rozliczone i pozyskam środki w formie dotacji. W praktyce,
jeżeli mielibyśmy to rozłożyć w takiej tabeli kredytowej, to będzie to wyglądało w ten sposób, że w 2023 roku uzyskam przychody w wysokości 6,5 miliona złotych i mam to odzwierciedlone w kolumnie transza. Następnie, zgodnie z założeniem, następuje spłata tego zobowiązania w roku 2025, no bo zakładam, że rozliczę zadanie w 2025 roku, mam 90 dni na spłatę jednorazową tego zobowiązania, by móc uzyskać wyłączenie. Czyli w 2025 roku następuje spłata i mamy to odzwierciedlone w kolumnie rata kapitałowa i daje mi to, uprawnia mnie to do tego, żebym zastosowała wyłączenie stanowiące równowartość tego spłacanego kapitału. Natomiast w latach 2023 do 2025 ponoszę koszty odsetkowe związane z obsługą tego zobowiązania i zgodnie z przepisem ustawy o finansach publicznych mam prawo zastosować wyłączenie w całym okresie spłaty odsetek, które wiążą się z obsługą tego zobowiązania. Czyli wyłączeniu podlegają również odsetki, to akurat w tym przypadku, którym rozpatrujemy, stanowiące równowartość ponoszonych odsetek. To jest oczywiście przykład taki bardzo prosty, no bo zakładamy, że dotacja to jest 6,5 miliona, zaciągam kredyt na 6,5 miliona, czyli tak naprawdę 100% kapitału wyłączam i 100% odsetek, które ponoszę w związku z obsługą tego długu, też wyłączam. Czyli to jest bardzo taki prosty przykład. Natomiast moglibyśmy sobie ten przykład trochę skomplikować i często raczej w naturze będą występować takie przykłady, a nie przykłady te proste, gdzie mamy 100% możliwe do zastosowania wyłączenia. Więc skomplikujmy sobie trochę ten przykład i dodajmy nieco modyfikacji. Zadanie inwestycyjne 10 milionów złotych. Wartość dofinansowania 6,5 miliona złotych, czyli jakby to pozostaje bez zmian. Zaciągam zobowiązanie, które wynosi 11,5 miliona złotych, czyli nie dość, że przekracza mi zadanie inwestycyjne, to jeszcze jest wyższe niż kwota tej dotacji, którą uzyskuję. Z tego 11,5 miliona złotych 6,5 przeznaczam na prefinansowania. Natomiast pozostałe 5 milionów złotych przeznaczam na takie bieżące cele. Bieżące mam na myśli pokrycie planowanego deficytu lub spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, czyli te cele, które są zgodne z artykułem 89 ustawy o finansach publicznych. I dotyczące realizacji zadania są takie same. W 2023 roku zaciągam zobowiązanie, w 2025 roku dokonuję rozliczenia. No i teraz pytanie, skoro zaciągam kredyt wyższy niż moje potrzeby związane z prefinansowaniem, to jak podejść pod planowanie takiego zobowiązania? Oczywiście jak najbardziej mamy możliwość wyodrębnienia części spłat, które przeznaczam na prefinansowanie i w związku z tym proporcjonalnie wyłączyć odsetki. Taki harmonogram spłaty takiego zobowiązania w przykładzie czy w podobnej sytuacji, o której mówimy, mógłby wyglądać w następujący sposób, czyli mam transzę, przychód w kwocie 11,5 miliona złotych w roku 2023. Mam zaplanowaną spłatę tego zobowiązania, przy czym podchodzę tutaj na dwa sposoby. Po pierwsze, w kontekście prefinansowania. I tutaj założenie się nie zmienia. Skoro rozliczam zadanie w 2025 roku, mam 90 dni na jednorazową spłatę, w związku z czym zakładam, że w 2025 roku ta spłata właśnie nastąpi. Czyli mam spłatę w roku 2025, rata kapitałowa 6,5 miliona złotych, co daje mi też uprawnienie w przypadku zachowania tej zasady 90 dni na zastosowanie wyłączenia. Natomiast kolejne 5 milionów złotych, które pozostaje mi do spłaty z mojego kredytu, mogę rozplanować czy zaplanować w moim WPF-ie tak, jak pozwala mi na to płynność i wskaźniki. Przy czym ta część nie będąca przeznaczona na prefinansowanie, czy ta część, która nie będzie przeznaczona na prefinansowanie, już wyłączeniu podlegać nie będzie. Czyli ja ją rozpisuję jako ratę kapitałową w harmonogramie spłat. W moim przykładzie to jest po 1 000 000 złotych od 2026 roku do 2030 roku, ale wyłączenia tutaj już nie planuję. My możemy jakby hybrydowo sobie zaplanować spłatę tego zobowiązania, ale istotne będzie tutaj rozgraniczenie, jaka część kapitału będzie podlegać wyłączeniu, a jaka nie.
I dokładnie to samo będzie miało miejsce w przypadku odsetek, bo odsetki będziemy planować globalnie od całego naszego zobowiązania, czyli od 11,5 miliona złotych, przy czym istotne będzie wyodrębnienie w kontekście wyłączeń tej części odsetek, którą ponoszę w związku z obsługą tej części kredytu przeznaczonej na prefinansowanie. Czyli taka przykładowa tabela związana z harmonogramem spłat będzie wyglądała w taki sposób, że te wyłączenia od odsetek będą odnosiły się tylko do tych lat, których tą część kredytu przeznaczoną na prefinansowanie spłacam. Czyli w tym przypadku lata 2023 do 2025. Innym rodzajem wyłączeń unijnych będzie wyłączenie na wkład własny. I to jest artykuł 243 ustęp 3a ustawy o finansach publicznych. W praktyce ten przepis odnosi się do sytuacji, w której ze wskaźnika obsługi zadłużenia wyłącza się wykupy papierów wartościowych, spłaty rat kapitałowych pożyczek z odsetkami i dyskontem emitowane lub zaciągane w związku z umową zawartą na realizację programu projektu zadania finansowanego ze środków unijnych w co najmniej w 50% w części odpowiadającym wydatkom na wkład własny finansowany tymi środkami. W pierwszej kolejności to, na co chciałabym zwrócić uwagę, to na ten procent, o którym mowa jest w tym przepisie, bo w treści aktu ujednoliconego ustawy o finansach publicznych jest mowa o tym, że poziom dofinansowania, czyli poziom dofinansowania wynikający z zawartej umowy o dofinansowanie musi wynosić 50%. W praktyce mamy tutaj dwie kwestie, które wynikają z przepisów zmieniających ustawę o finansach publicznych, bo 50% dofinansowania, ten jakby próg, który musimy zastosować, żeby w ogóle mówić o możliwości zastosowania wyłączenia, odnosi się do umów o dofinansowanie zawartych po 1 stycznia 2022 roku. Czyli jeżeli umowa o dofinansowanie środki unijne została zawarta po 1 stycznia 2022 roku, warunkiem zastosowania wyłączenia na wkład własny jest 50% dofinansowania. Natomiast jeżeli umowa o dofinansowanie została zawarta przed 1 stycznia 2022 roku, to mówimy o tym, że mam prawo zastosować wyłączenie, jeżeli umowa o dofinansowanie zakłada poziom dofinansowania co najmniej na poziomie 60%, czyli 50% po 1 stycznia 2022, 60% przed 1 stycznia 2022 roku i mówimy tutaj o zawarciu umowy na dofinansowanie. No i teraz wyobraźmy sobie sytuację, jak mogłaby wyglądać hipotetycznie taka sytuacja, byśmy mogli takie wyłączenie na wkład własny zastosować. Czyli jednostka samorządu terytorialnego realizuje zadanie dofinansowane ze środków unijnych. I tutaj mała uwaga, jak mówiłam o prefinansowaniu, to mówiłam, że w przypadku prefinansowania poziom dofinansowania nie ma znaczenia. Natomiast tutaj, jeżeli mówimy o wkładzie, o wyłączeniu na wkład własny, to dofinansowanie już znaczenie ma i o tym mówiliśmy przed chwilą. 50-60% w zależności od momentu zawarcia umowy. No i teraz tak, realizuje zadanie inwestycyjne. Załóżmy ten nasz przykład poprzedni. 10 milionów złotych, 6,5 miliona stanowi dotacja i 3,5 miliona stanowi ten wkład własny, który muszę wnieść. Jakby, jeżeli patrzymy na finansowanie właśnie w takim układzie, to prefinansowanie będzie się odnosiło do tej części finansowanej dotacją, 6,5 miliona, a wyłączenie na wkład własny będzie odnosiło się do tej drugiej części, czyli do tych 3,5 miliona złotych, które ja jako jednostka samorządu terytorialnego muszę wnieść do realizacji tego zadania ze środków własnych. Czyli wyobraźmy sobie, że no nie mamy takich środków, powiedzmy brakuje nam tych dochodów na to, żeby to zadanie, żeby ten wkład własny wprowadzić z dochodów, w związku z czym finansuje to kredytem, pożyczką, emisją obligacji, bo oczywiście mamy taką możliwość, więc to finansowanie wkładu własnego następuje ze środków zwrotnych. No i tutaj w przeciwieństwie do prefinansowania, bo w przypadku prefinansowania mówiłam o tym, że jesteśmy w stanie zastosować wyłączenie, jeżeli następuje jednorazowa spłata w ciągu 90 dni od momentu rozliczenia zadania i uzyskania refundacji środków. Natomiast w przypadku wyłączenia na wkład własny, my mamy swobodę
planowania, jakby możemy w dowolny sposób spłatę tego zobowiązania zaplanować, robimy to w wieloletniej prognozie finansowej, dostosowując się tak naprawdę do zdolności płynnościowej czy wskaźnikowej, choć ta wskaźnikowa tutaj aż takiego znaczenia nie będzie miała, jeżeli mówimy o wyłączeniu, więc bardziej pod względem płynnościowym, czy po prostu będziemy w stanie płynnościowo tą spłatę zobowiązania zaplanować. No i teraz podobnie jak to miało miejsce w przypadku prefinansowania, tak i w przypadku wyłączenia na wkład własny zastosujemy wyłączenie zarówno w stosunku do kapitału, czyli zaciągam 1 000 000 kredytu i mogę cały ten 1 000 000 wyłączyć, ale też wyłączeniu ze wskaźnika będą podlegały odsetki i dyskonto, które ponoszę w związku z obsługą tego zobowiązania w całym okresie spłaty tego długu. No więc przykład. Znów, mam wartość zadania inwestycyjnego 10 milionów złotych, wartość dofinansowania 6,5 miliona i tu, tak jak już mówiłam, to będzie miało znaczenie, jeżeli rozpatrujemy wyłączenie na wkład własny, to ma to znaczenie, niezależnie od tego, czy tu akurat będzie zawarta umowa przed czy po 1 stycznia 2022, mamy 65% finansowania, więc jakby nie ma problemu z tym, żeby móc takie wyłączenie planować. Zaciągam zobowiązanie w kwocie 3,5 miliona złotych, czyli otrzymuję dotację 6,5 miliona złotych, muszę sfinansować ze środków własnych 3,5 miliona, ale w praktyce no nie mam tych środków, więc sfinansuję to kredytem. Jakby uzyskamy wsparcie w formie finansowania zewnętrznego, które w całości przeznaczam na wkład własny. Realizuję zadanie w latach 2023-2025, a spłatę takiego zobowiązania planuję do roku 2030, dla przykładu. Jak by mogła taka tabela wyglądać, jak moglibyśmy takie wyłączenie wówczas zaplanować? Zaciągam 3,5 miliona złotych nowego zobowiązania, kredytu, pożyczki, obligacji, czyli mam je odzwierciedlone w kolumnie transza. W kolumnie rata kapitałowa mam zaplanowaną spłatę tego zobowiązania. Tak jak powiedziałam wcześniej, robię to w dostosowaniu do WPF-u, czyli tak planuję spłatę zobowiązania, żeby i wskaźnikowo, i płynnościowo w WPF-ie mi się wszystko zgadzało. Nierzadko zdarzają się takie środki, które na przykład mamy określony okres spłaty, czy na przykład pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, tam mamy na przykład 5 lat na spłatę tej pożyczki. Oczywiście to też zależy od różnych kryteriów, ale przyjmijmy założenie, że jednak tą swobodę tutaj mamy, bo na przykład przy obligacjach mamy pełną swobodę zaplanowania tego tak jak w dostosowaniu do WPF-u. No więc przyjmijmy, że mój dług jest spłacany w latach 2025-2030 po 500 tysięcy w 5 pierwszych latach i w 6 ostatnim roku spłacam 1 000 000. No i teraz, tak jak mówiłam, 6,5 miliona złotych dotacji to jest 65% kosztów kwalifikowalnych mojego zadania, mogę zastosować wyłączenie. Mój wkład własny wynosi 3,5 miliona złotych do tej inwestycji i na 3,5 miliona złotych zaciągam dług, czyli tak naprawdę 100% długu finansuje mój wkład własny i w takiej sytuacji mam prawo wyłączyć całość tego długu. Z punktu widzenia planowania wyłączeń na wkład własny, najistotniejszą kwestią jest ustalenie tej relacji długu, który finansuje nam wkład własny do kwoty tego wkładu własnego. To jest jakby najistotniejsza kwestia. Często jest tak, i to jest często mylone, że na przykład jeżeli poziom dofinansowania wynosi 65%, to ja wyłączam 65% mojego długu. I to jest błędne założenie, a często się tak zdarza, że stosujemy wyłączenia do stanowiące jakby równo, do procentowo odnoszące się do poziomu mojego dofinansowania. A to jest błędne założenie, bo może być tak, że będę mogła wyłączyć 100% mojego długu, jeżeli na przykład 100% długu przeznaczam na wkład własny, będę mogła zaplanować wyłączenie na niższym poziomie, w zależności od tego, jak to będzie wyglądało i to pokażę Państwu na kolejnym przykładzie. Na tym, który mamy teraz wyświetlony, mamy sytuację, gdzie zaciągam kredyt, który w 100% przeznaczam na finansowanie wkładu własnego, dlatego też mogę w 100% wyłączyć spłaty ze wskaźnika i w 100% wyłączyć odsetki, które ponoszę w związku z obsługą tego długu. I to mamy odzwierciedlone na tabeli. W kolumnie wyłączenie wkład własny mamy wartości stanowiące równowartość naszych spłat i w przypadku odsetek i wyłączeń odsetek dokładnie w tych samych kwotach jestem w stanie to taką
takie wyłączenie zaplanować. I tak jak mówiłam, to jest też taki bardzo prosty przykład, myślę, rzadziej występujący w naturze niż jakaś taka modyfikacja, więc spójrzmy sobie na ten przykład kolejny. Mam zadanie inwestycyjne 10 milionów, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 6,5 miliona, mam 65%. I teraz zaciągam zobowiązanie w kwocie 3,5 miliona złotych, ale z tych 3,5 miliona złotych 2 miliony przeznaczam na wkład własny, a 1,5 miliona przeznaczam na przykład na pokrycie deficytu. Czyli mam sytuację, w której nie przeznaczam 100% mojego długu na wkład własny. I w tej sytuacji istotne będzie, tak jak już mówiłam wcześniej, ustalenie relacji zobowiązania zaciąganego na wkład własny do ogólnej kwoty zaciąganego zobowiązania. Czyli jeżeli wiem, że z moich 3,5 miliona złotych 2 miliony przeznaczam na finansowanie wkładu własnego, to na tej podstawie ustalam relację, która określa mi poziom możliwego do zastosowania wyłączenia. W tym przypadku liczbowym, który akurat rozpatrujemy, to jest 57,14%, czyli znowu nie 65%. I to jest jakby dość częsty błąd, który jest popełniany, że to wyłączenie planuje się do wysokości dofinansowania. A to jest jakby nie w ten sposób to wyznaczamy. Realizacja zadania w latach 2023-2025 i spłata zobowiązania do roku 2030. I teraz mamy tak, transza 3,5 miliona złotych. I jakby harmonogram się nie zmienia. Mamy po 500 tysięcy spłat do roku 2029 i milion w roku 2030. I tak jak mówiłam, na moim przykładzie relacja długu zaciąganego na wkład własny do ogólnej kwoty zaciąganego długu to jest 57%. Więc najprościej mogę sobie zaplanować, że z każdej raty kapitałowej, którą mam zaplanowaną, mogę wyłączyć 57,14%. No i tutaj na przykładzie mamy, że to wychodzi około 285 tysięcy wyłączenia ze wskaźnika, jeśli chodzi o ratę kapitałową. I dokładnie ten sam mechanizm stosujemy w przypadku odsetek. Czyli mam odsetki zaplanowane w kwocie, sumarycznie w kwocie 1 178 000 i bazując na tym procencie 57,14 mogę wyłączyć odsetki w każdym roku. Jest to bardzo proste założenie, w sumie najprostszy sposób planowania wyłączeń, ale nie jedyny, bo tak jak powiedziałam na początku, my możemy w ustawie o finansach publicznych znaleźć informacje o zasadach i warunkach stosowania wyłączeń, ale te warunki są dość ogólne. Ustawodawca nie wskazuje nam, w jaki sposób te wyłączenia tak już precyzyjnie planować w WPF-ie. Bo to, co ja teraz wyświetlam na wykresie, na slajdzie, to jest taki najprostszy, najczęstszy, najbardziej łatwy do zweryfikowania też przez na przykład RIO sposób planowania wyłączeń. Ale mogę to zrobić również w inny sposób, ponieważ właśnie ustawodawca nie wskazuje jednego prawidłowego i możliwego do zastosowania sposobu planowania wyłączeń ze wskaźnika. Bo równie dobrze to zaplanowanie tych wyłączeń mogłoby wyglądać w następujący sposób. Tak jak już było mówione na przykładzie, z mojego długu, z mojego nowego kredytu 2 miliony przeznaczam na finansowanie wkładu własnego. Więc to, czym powinnam się sugerować, to, żeby sumarycznie wyłączenie z rat kapitałowych tych 2 milionów mi nie przekroczyło. I jeżeli ja bym zaplanowała wyłączenia w taki sposób, jak teraz wyświetlam na tabeli, czyli przyjmuję, że po prostu wyłączam pierwsze raty kapitałowe po 500 tysięcy do roku 2028, sumarycznie daje mi to 2 miliony, relację mam zachowaną, jest ok. Równie dobrze mogłabym przyjąć inne założenie, że planuję wyłączenie od końca, czyli wyłączam ostatnią ratę w kwocie 1 mln złotych i dwie przedostatnie po 500 tysięcy. Sumarycznie jest to 2 miliony, jest to kwota długu przeznaczonego na wkład własny i proporcjonalnie do tego wyliczam odsetki. Czyli najprostszym sposobem byłoby przyjąć założenie, że proporcjonalnie sobie wyłączenie planuję, ale to nie jest jedyny sposób, bo tak naprawdę możemy manewrować tymi wyłączeniami tak, żeby po prostu ten wskaźnik nam właściwie wychodził. I jakby tutaj mamy pełną swobodę tego, w jaki sposób to możemy planować. Oczywiście nie może być tak, że są regionalne izby obrachunkowe, które mają jakieś wytyczne konkretne pod tą kwestię,
staraliśmy się znaleźć jakieś orzeczenia, jakieś stanowiska regionalnych izb obrachunkowych w kontekście wyłączeń, ale bardzo niewiele tego w obiegu, w ogólnodostępnych źródłach danych jest. W związku z czym nie jestem w stanie podeprzeć tego żadnym innym stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej, więc niewykluczone, że jakieś RIO mają swoje własne precyzyjne wytyczne. Niemniej, patrząc na to przez pryzmat przepisów ustawy o finansach publicznych, mamy tutaj w tym zakresie swobodę. Ok, kwestia tego, czy my możemy łączyć wyłączenie na prefinansowanie i wyłączenie na wkład własny. Bo to są w sumie dwa, one wiążą się z realizacją zadań unijnych, ale w praktyce są dwa różne typy wyłączeń. No i teraz oczywiście odpowiedź jest twierdząca, jak najbardziej możemy wyłączyć i wyłączyć dług w związku z prefinansowaniem i w związku z finansowaniem wkładu własnego. I znów przyjrzyjmy się naszemu przykładowi. Mamy wartość zadania inwestycyjnego 10 milionów, wartość dofinansowania 6,5 miliona i ona ma znaczenie z punktu widzenia określenia tego, czy w przypadku wkładu własnego mogę zastosować wyłączenie. Zaciągam zobowiązanie w kwocie 10 milionów złotych, czyli tak jak ile wynoszą koszty kwalifikowalne zadania, tyle zaciągam długu i 6,5 miliona tego nowego długu przeznaczam na prefinansowanie, a 3,5 miliona przeznaczam na wkład własny. Jest taka możliwość, żeby taka sytuacja wystąpiła i nierzadko się też w praktyce swojej, pracując z WPF-ami, z jednostkami, z taką sytuacją też się zderzyliśmy. Jak najbardziej mamy możliwość zastosowania zarówno i wyłączenia na prefinansowanie i na wkład własny. No i pozostałe założenia są bez zmian. Zaciągamy zobowiązanie w 2023 roku, a rozliczamy je w 2025. W praktyce znaczenie będzie miało to, jak to rozpiszemy w WPF-ie w wybranych pozycjach. No bo w WPF-ie, jeśli chodzi o wyłączenie na prefinansowanie, mamy pod to dedykowany wiersz i jeśli chodzi o wyłączenie na wkład własny, to też mamy pod to dedykowany wiersz. W związku z czym będziemy to widzieć na poszczególnych pozycjach WPF-u. Czyli zaciągam 10 milionów złotych, następnie spłacam 6,5 miliona złotych w związku z prefinansowaniem, jednorazowa spłata w ciągu 90 dni od momentu rozliczenia zadania uzyskania refundacji środków, wyłączenie na prefinansowanie wynosi 6,5 miliona złotych, następnie pozostałe 3,5 miliona złotych rozplanowuję w WPF-ie do któregoś roku, w tym przypadku do 30 i w związku z tym, że spełniam warunek 60% dofinansowania bądź 50% w zależności od momentu zawarcia umowy, mogę zaplanować wyłączenie w związku z finansowaniem wkładu własnego kredytem, pożyczką, emisją papierów wartościowych. I dokładnie to samo będzie miało przełożenie na odsetki w przypadku prefinansowania i wyłączenia w związku z finansowaniem wkładu własnego. Więc jak najbardziej możemy te dwa rodzaje wyłączeń ze sobą łączyć. Tutaj jeszcze takie uzupełnienie, jeśli chodzi o wyłączenie na wkład własny. Tutaj przedstawiłam Państwu wniosek o interpretację indywidualną do Regionalnej Izby Obrachunkowej, w której to zadano pytanie, czy gmina może zastosować wyłączenie z artykułu 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych, jeśli wysokość dofinansowania odnoszona do wartości netto projektu przekracza 60%, a odnoszona do wartości brutto jest mniejsza niż 60%. To był wniosek, który był składany jeszcze przed zmianą przepisów, czyli jakby nie byliśmy jeszcze tego wariantowej możliwości stosowania dofinansowania, czyli to było rozpatrywane z punktu widzenia 60% poziomu dofinansowania, ale jakby tutaj, czy będziemy mówić o 50 czy o 60, istota jest taka sama. Czy jeżeli mamy sytuację, gdzie do wartości netto odnosząc poziom dofinansowania przekraczamy 60% lub 50%, a odnoszone do wartości brutto jest to wartość poniżej 60-50%, to czy mamy możliwość zastosowania wyłączenia? W tym wniosku o interpretację myśmy złożyli takie stanowisko, że mamy takie prawo, ponieważ VAT jest kosztem kwalifikowalnym i będzie podlegał zwrotowi i Regionalna Izba Obrachunkowa tutaj nam przyznała rację, uznała, że możemy zastosować wyłączenie w takiej sytuacji, w której
poziom dofinansowania odnoszony do wartości netto przekracza 50-60%, a odnoszony do wartości brutto jest mniejszy niż 60-50%. I podobne stanowisko, to było akurat stanowisko RIO w Zielonej Górze, i podobne stanowisko też wyraziła Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie, w zasadzie powołując się na dokładnie tą samą interpretację, którą wydała RIO w Zielonej Górze. Więc jeżeli Państwo byście mierzyli się z takim problemem, że właśnie jak mam netto, to mam więcej niż 50-60%, ale jak mam brutto, to mam mniej, to czy mogę zastosować wyłączenie? Tak, Szanowni Państwo, możecie zastosować wyłączenie, chociażby bazując na właśnie stanowisku tych izb. A w przypadku ewentualnych gdyby to mogło być problematyczne też dla Państwa Izby, no to chyba najlepszym sposobem byłoby też taki wniosek po prostu złożyć, żeby mieć to na piśmie, żeby oni się do tego ustosunkowali. Wyłączenia krajowe związane z finansowaniem działań finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zupełna nowość i przyznam szczerze, że dla nas to też jest nowa rzecz, bo my się jeszcze nie spotkaliśmy w ogóle z kimś, kto takie wyłączenie stosuje. Zastanawiam się w ogóle, ile jednostek samorządu terytorialnego wie, że takie wyłączenie jest. Trudno mi powiedzieć, my tych WPF-ów troszeczkę jakby mamy kontakt z wieloma skarbnikami, widzimy te WPF-y i jeszcze się nie zdarzyło, żeby ktoś takie wyłączenie miał zaplanowane. Może jeżeli jest ktoś tutaj z nami, kto stosuje takie wyłączenie, to fajnie byłoby, jakby dał znać na czacie. Sama jestem ciekawa, jak to w praktyce wygląda, jak się do tego odnosi RIO. Natomiast przywołując tutaj przepisy, które wprowadzają nam to wyłączenie, to jest to ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 czerwca 2022 roku, czyli tak jak mówiłam na początku, dość świeży temat i myślę, że w praktyce jeszcze no, nie występuje albo występuje w bardzo, bardzo ograniczonym zakresie. I co my tu mamy? Artykuł 35. Jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty, pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych. Czyli jeżeli mówimy o wyprzedzającym finansowaniu, to tak naprawdę to wyłączenie będzie zachowywało się dokładnie tak samo jak wyłączenie na wyprzedzające finansowanie zadań unijnych, o którym mówiliśmy przed chwilą. I dokładnie to mamy odzwierciedlone w ustępie drugim tego przepisu, ponieważ mamy tutaj wskazane, że ograniczenia określonego w artykule 243 ustęp 1 ustawy o finansach publicznych nie stosuje się do wykupu papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek z odsetkami i dyskontem. Przeskoczmy trochę ten przepis. W związku z realizacją zadania inwestycyjnego dofinansowanego z funduszu, o których mowa w ustępie 1, w terminie nie dłuższym niż 90 dni od zakończenia zadania, otrzymania dofinansowania ze środków pochodzących z tego funduszu. Czyli możemy wnioskować, i to też mówię na zasadzie takiej interpretacji przepisu, bo tak jak mówię, nawet nie spotkaliśmy się jeszcze w naturze, żeby ktoś takie wyłączenie zastosował. Wygląda to tak, jakby wyłączenie na tego, to wyłączenie w krajowe na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Polskiego Ładu działało w kontekście WPF-u dokładnie tak samo, jak wyłączenie na prefinansowanie, to wyłączenie unijne na wyprzedzające finansowanie zadań unijnych, bo mówimy tutaj o wyprzedzającym finansowaniu zadań dofinansowanych z Polskiego Ładu, o spłacie jednorazowej w ciągu 90 dni, czyli mamy dokładnie te same warunki, które musimy spełnić w przypadku prefinansowania unijnego. Okej, tyle ode mnie, oddaję głos Kubie, który opowie Państwu o kolejnych typach wyłączeń. Witam Państwa ponownie, trochę chronologicznie, chociaż nie do końca, ponieważ wpadły nam te wyłączenia z Nowym Ładem, ale Ola poruszyła tematy, które najczęściej spotykamy w WPF-ach. Ja o tych rzeczach, które zdarzają się rzadko, choć na przestrzeni ostatnich 2 lat one funkcjonowały i w wielu WPF-ach można je znaleźć, czyli wyłączenia z tytułu restrukturyzacji zadłużenia, wyłączenia z tytułu ubytku dochodów związanych z wystąpieniem COVID i o wyłączeniach z tytułu obligacji przychodowych.
Generalnie to, co o wyłączeniach, to tak na dobrą sprawę można by wnioskować, że to nie są rzeczy, które możemy wprowadzić, tylko to są kwoty, które musimy wprowadzić, ponieważ ustawodawca we wszystkich miejscach związanych z wyłączeniami używa takiego sformułowania, nie stosuje się do danych środków, o których mówimy. Jeśli chodzi o wcześniejszą spłatę zobowiązań, tak na dobrą sprawę z wyłączenia skorzystać możemy, jeśli spłacamy dług wcześniej w stosunku do pierwotnie założonego harmonogramu trzema rodzajami środków. W pierwszej kolejności ustawodawca wymienia nowe zobowiązanie, natomiast jest to wyłączenie warunkowe. Możemy z niego skorzystać tylko i wyłącznie wtedy, kiedy udowodnimy, że to nowe zobowiązanie przyniesie nam korzyści ekonomiczne. Czyli będzie taniej, ale nie taniej w rozumieniu, że będzie niższa marża, bo zdarza się, że wydłużamy horyzont spłaty, tylko że łączny koszt obsługi zobowiązania będzie niższy niż pierwotnie zakładane. Drugim tytułem, który ustawodawca wymienia, to są wolne środki, to jest wyłączenie bezwarunkowe, to znaczy jeśli mamy jakieś wolne środki i nie mamy co z nimi zrobić, rzadko się taka sytuacja zdarza, ale może się zdarzyć, a czasami WP wymusza sytuację, że te wolne środki trzeba zaangażować po prostu w wcześniejszą spłatę, to jeśli dokonujemy takiej wcześniejszej spłaty wolnymi środkami, to bezwarunkowo taką wcześniejszą spłatę wyłączamy z wskaźnika obsługi zadłużenia. Ustawodawca też wskazuje na środki inne, ale to też jest wyłączenie warunkowe, to znaczy, że z każdych innych środków możemy również wcześniej sobie spłacić dług i skorzystać z wyłączenia, pod warunkiem, że w danym roku, w którym chcemy skorzystać z tego wyłączenia, nie zaciągamy żadnych innych zobowiązań na pokrycie deficytu. Będąc w tym temacie, warto zaznaczyć, że czasami błędnie myśli się, że można zrestrukturyzować stary dług nowym tylko jeśli będzie taniej. Otóż nie trzeba udowadniać, że będzie taniej, po prostu wtedy nie skorzystamy z wyłączenia. Do możliwości skorzystania z wyłączeń możemy tylko wtedy, tylko i wyłącznie kiedy będzie taniej, natomiast do zapasu na wskaźniku między faktycznym a maksymalnym możemy sobie wcześniej dołożyć spłat, nawet jeśli będzie drożej, a takie sytuacje też się zdarzają, jeśli musimy zrestrukturyzować tani dług, bo na przykład mamy problem z wskaźnikiem. Ustawodawca uraczył nas takim przepisem, który wszedł w życie 1 stycznia 2019 roku, gdzie określił wprost te możliwości wyłączenia z wskaźnika z tytułu restrukturyzacji. Biorąc pod uwagę orzeczenia i interpretacje RIO, które się później pojawiały, to tak na dobrą sprawę ten przepis nam zamknął możliwość restrukturyzacji długu pozabudżetowo, bo od wprowadzenia tego przepisu regionalne wskazują na to, że wszelkie przepływy muszą przechodzić przez budżet. Dokładnie tutaj w tym przepisie ustawodawca w punktach od 1 do 3 wskazuje nam na te trzy źródła, o których mówiliśmy wcześniej. I tak jak wspominałem, można zrestrukturyzować dług nowym długiem, który będzie droższy, ale tylko do wysokości wskaźnika z obsługi, z tytułu obsługi zadłużenia. Tak jak wspominałem, z pominięciem wskaźnika możemy zastosować wyłączenie z wskaźnika, jeśli chodzi o restrukturyzację nowym długiem, tylko i wyłącznie jeśli on będzie tańszy. Mamy tu potwierdzenie też Regionalnej Izby w Białymstoku. Ono było świeże na moment wejścia tych przepisów, bo on jest z lipca 2019. W 2019 roku z 1 stycznia te przepisy nam weszły. No i jak to wygląda z punktu widzenia wieloletniej prognozy finansowej? Tabelka, którą widzicie Państwo po lewej, to jest wycinek z modułu kredytowego WP w asystencie. W odróżnieniu od tych wyłączeń, o których mówiła Ola, wyłączenia z tytułu wcześniejszej spłaty mogą występować tylko w roku budżetowym. Nie możemy na kolejne lata planować restrukturyzacji zadłużenia. Zresztą, jeśli korzystacie Państwo z WP w asystenta, to te kolejne lata są zblokowane w module kredytowym. Takie wyłączenie możemy tylko i wyłącznie wprowadzić w roku budżetowym i ono się bezpośrednio przekłada na wiersze od 5.1.1.3.1 do 5.1.1.3.3 wieloletniej prognozy finansowej. Jeśli jest prawna możliwość skorzystania z tych wyłączeń, to trzeba z nich skorzystać. Jeśli chodzi o pozostałe wyłączenia, to jest też teoretycznie nowość, bo one zostały wprowadzone w związku z specustawą COVID.
i to są wyłączenia, które mogliśmy zastosować do zadłużenia, które pozyskaliśmy w roku 2020 i w roku 2021 do wysokości kwoty ubytku dochodów. Oczywiście ta kwota była odpowiednio skalkulowana, poszczególne tytuły dochodowe, plan i wykonanie się porównywało i można było wyliczyć ten ubytek dochodów i jeśli w danym roku, czyli w 2020 i w 2021, który został dodany specustawą okołobudżetową, taki ubytek w dochodach występował, a jednocześnie budżet został zasilony środkami zwrotnymi, kredytem, obligacjami czy pożyczką, to można zastosować wyłączenie z tytułu ubytku w dochodach właśnie do kwoty tego ubytku i tutaj to wyłączenie jest również wyłączeniem uznaniowym w tym sensie, że możemy wyłączenia w ratach dokonać w tych latach, w których mamy problem z wskaźnikiem. I to są wiersze 2.1.3.3 i 5.1.1.4. To są te dodatkowe wyłączenia związane z COVID. I jeśli Państwo nie macie obligacji przychodowych, to suma wierszy 5.1.1.4 i 2.1.3.3 powinna być równa sumie, powinna być równa kwocie w pozycji 10.10 wieloletniej prognozy finansowej. Jeśli chodzi o obligacje przychodowe, instrument bardzo rzadko wykorzystywany w sektorze jednostek samorządu terytorialnego. Ustawodawca wskazuje, że świadczeń należnych obligatariuszom nie uwzględnia się przy określeniu relacji z tytułu artykułu 243. Zachęcam tutaj również do odniesienia się do metodologii wieloletniej prognozy finansowej, tam też te rzeczy są opisane i wprost ustawodawca wskazuje przy wierszach 2.1.3.3 i 5.1.1.4 tych dodatkowych, tych samych co covidowe w części dotyczącej wyłączeń z odsetek wykazujemy wydatki bieżące na pokrycie roszczeń obligatariuszów w części 5.1.1.4 pokazujemy to, co będziemy przeznaczać na spłatę, na wykup tych obligacji przychodowych. Jeśli chodzi o moduł kredytowy WP Wastenta, dokładnie w tym samym miejscu wyłączamy co wydatki na COVID, czyli to są tak zwane te pozostałe wyłączenia. Na ten moment tam mamy właśnie te elementy, czyli wydatki związane z COVID-em, wydatki na odsetki i rozchody i wydatki związane na bieżące świadczenia dla obligatariuszy i na wykup obligacji związanych z obligacjami przychodowymi. O ile to wyłączenia z tytułu COVID zdarzały się w WPF-ach, o tyle te wyłączenia z tytułu obligacji przychodowych są bardzo rzadkim przypadkiem. Teraz zapraszam Państwa na dosłownie 5 minut przerwy, w której zachęcam na to, żebyście Państwo odpalili WPF asystenta, bo zaraz przejdziemy do takiego warsztatowego podejścia do wprowadzania wyłączeń. Czy Państwo wyłączenie macie, czy nie? Myślę, że warto sobie poklikać, bo to też w inny sposób pokaże, jak te wyłączenia wprowadzać i jak one nam rzutują na wieloletnią prognozę finansową. Ja też idę się zalogować do programu, także widzimy się dosłownie za 5 minut. Zapraszam do zalogowania się i podążania razem ze mną w tym module kredytowym, a jednocześnie zapraszamy do udziału w Skarbonie. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że zapraszam na panel, w którym będę brał udział, będą przedstawiciele banków komercyjnych i spółdzielczych i będziemy się starali też opowiedzieć o tym, skąd biorą się warunki, które Państwo otrzymujecie i czemu te warunki między jednostkami się różnią i czemu się różnią na przestrzeni lat. Także trochę inne podejście, podejście od tej strony, skąd warunki, które Państwo otrzymujecie, się biorą. Także zapraszamy za 5 minut i widzimy się w części warsztatowej. Do zobaczenia. Witam Państwa ponownie po krótkich problemach technicznych. Mam nadzieję, że udało się zaradzić. Prosiłbym tylko o informację, czy mnie słychać i czy widać udostępniany ekran. Bardzo dziękuję. Tak więc, tak jak wspominaliśmy, pokażemy Państwu, jak działać na wyłączeniach w WP w asystencie. W pierwszej kolejności prosiłbym tych z Państwa, którzy postanowili wziąć udział w tym warsztacie, o to, żeby gdzieś tam ostatni WPF, na którym Państwo pracowali, sobie skopiować. Utworzymy sobie kopię dokumentu na potrzeby tego webinaru, żeby sobie potestować i żeby nic nie napsuć w dokumentach, które Państwo macie. Ja sobie nazwiemy test webinar sierpień
po skopiowaniu dokumentu łączymy sobie właśnie dokument. Ja sobie pozwolę we właściwościach ukryć lata historyczne, bo z punktu widzenia planowania wyłączeń one nam nie będą potrzebne. I od razu pozwolę sobie przejść do modułu kredytowego. To po kolei może będziemy planować jako całkowicie nowe zobowiązanie w module kredytowym, czyli z punktu widzenia załącznika pierwszego kredyty i dodamy sobie nowe zobowiązanie kredyt. Możemy zrobić refinansowanie zadań unijnych. Rok zaciągnięcia 2023, prefinansowanie przeważnie spłacamy krótko, więc możemy sobie przyjąć, że w przyszłym roku to te środki będą już spłacone. WIBOR przyjmijmy, że może być nawet 3-miesięczny i marża stała na poziomie 2%. Jeśli planujemy zobowiązanie z wyłączeniami, w oknie dodawania zobowiązania klikamy w zakładkę wyłączenia i wybieramy, z którego wyłączenia by korzystać. Tu robimy kredyt na prefinansowanie, więc oznaczymy sobie właśnie prefinansowanie. Kredyt na prefinansowanie dodał nam się do modułu kredytowego. Jeśli będziecie Państwo mieli jakieś problemy, coś po drodze nie zadziała, będą wątpliwości, to proszę od razu pisać na czacie, ja jednym okiem śledzę, co się dzieje. Ewentualnie będę wracał, jeśli będą jakieś pytania czy wątpliwości. Po dodaniu tego kredytu włączymy sobie tabelkę z tym kredytem i to ja podzielę się moim doświadczeniem, być może ktoś z Państwa też tak robi. Ja zawsze lubię widzieć to, co dzieje się tutaj, również w odzwierciedleniu na załączniku numer 1, dlatego dzielę sobie ekran, czyli to okienko z kredytem, spuszczam sobie na bok, odpalam załącznik numer 1 i od razu będziemy widzieli, co tutaj się dzieje. Czyli przyjmijmy, że w roku 2023 realizujemy zadanie na kwotę 5 milionów złotych, które to 5 milionów złotych otrzymamy w przyszłym roku i po otrzymaniu tych środków będziemy ten kredyt spłacali, bo wyprzedzająco finansujemy sobie zadanie, na które dostaniemy refundację z Unii Europejskiej. Czyli w 2023 roku w pozycji transza dodajemy kwotę 5 milionów złotych i te 5 milionów złotych w przyszłym roku będzie spłacone. Jednocześnie, tak jak wspominała Ola, od takiego zobowiązania będziemy mogli wyłączyć odsetki, ale najpierw te odsetki musimy policzyć, czyli zgodnie z tym, co żeśmy zadali, czyli WIBOR 3-miesięczny i 2% marży, przeliczymy sobie odsetki. Możemy już w roku 2023, chociaż w 2023 one już będą w budżecie, ale na potrzeby dzisiejszego szkolenia sobie przeliczymy. 1,0 za mało. Jeszcze raz przeliczymy odsetki. I oczywiście takie odsetki możemy wyłączyć. Biorąc pod uwagę, że w tym przykładzie zaciągamy 5 milionów całkowicie przeznaczone na wyprzedzające finansowanie, to te odsetki całkowicie możemy wyłączyć. Możemy je skopiować, ale możemy też skorzystać z funkcji, którą oferuje nam program, czyli przelicz wyłączenia. Również od 2023 roku te wyłączenia powinny... nam się przeliczyć, ale w pierwszej kolejności, żeby nam się przeliczyły, musimy je dodać. Czyli jeśli mamy 5 milionów spłaty raty kapitałowej, 5 milionów wyłączamy z kapitału całkowicie w kolumnie wyłączenie UE prefinansowanie i teraz te wyłączenia nam się przeliczą. Oczywiście w pełnej kwocie, skoro pełną kwotę wyłączamy. I po zatwierdzeniu zmian będziemy widzieli te wyłączenia na arkuszu załącznika pierwszego. Zatwierdzamy, mamy 5 milionów wyłączone z kapitału w roku 2024, ale też mamy odpowiednio 443 125 zł i 220 750 wyłączone w 2024 roku. Przy planowaniu wyłączeń na prefinansowanie warto zawsze wziąć pod uwagę, że przeważnie nie będzie nas stać na spłat takich rat czy wykup takich papierów wartościowych. Musimy pamiętać o tym, że jeszcze dochodzi nam w 2024 roku dotacja, biorąc pod uwagę, że na całość to też 5
milionów złotych sobie dodajemy po dotacji. Podsumowując, dodawanie zobowiązania na prefinansowanie. W oknie edycji w zakładce wyłączenia zaznaczamy, że chcemy w tym zobowiązaniu zastosować wyłączenie na prefinansowanie. Rozpisujemy standardowo zobowiązanie, przychody i rozchody. Wpisujemy również kwotę wyłączenia z rat i na tej podstawie przeliczamy sobie odsetki i przeliczamy wyłączenia. Program sam w zakresie odsetek i wyłączeń sobie zadziała. To jest pierwszy rodzaj zobowiązania, które dodajemy. Jeśli chcielibyśmy dodać kredyt, zobowiązanie z wyłączeniami na wkład własny, to jak najbardziej dodamy sobie kolejne zobowiązanie. Nie podświetla się przeliczanie wyłączeń. To prosiłbym sprawdzić po pierwsze, czy jesteśmy na zobowiązaniu, które ma status kredyt, pożyczka. Po drugie, czy w zakładce wyłączeń w oknie edycji mamy zaznaczone wyłączenia. Jeśli one będą, to powinno się podświetlać. A jeśli nie, to będziemy prosili o kontakt po szkoleniu, zobaczymy, co tam się dzieje. Natomiast jeśli mamy zobowiązanie, które nie jest umową zaliczaną do długu, które nie jest poręczeniem, to jak najbardziej możemy takie wyłączenie zastosować i powinno się podświetlać. Ok. Przechodzimy do kolejnego rodzaju zobowiązań, do kolejnego rodzaju wyłączeń, czyli wyłączenia na wkład własny. Czyli wkład własny unijny. Przyjmijmy te same parametry, WIBOR 3-miesięczny, marża na poziomie 2% i skorzystamy sobie z wyłączeń na wkład własny. Przyjmijmy, że będziemy je spłacać w całym horyzoncie prognozy. Dodaliśmy nowe zobowiązanie, identycznie jak poprzednio. Dodaj kredyt pożyczka. W właściwościach tego dokumentu, tego kredytu zaznaczyliśmy, że chcemy skorzystać z wyłączeń na wkład własny. Przechodzimy do tabeli kredytowej. Przyjmijmy, że w danym roku, czyli w roku 2023, zaciągamy 10 milionów złotych. Natomiast na wkład własny z tego tytułu będziemy przeznaczali 6 milionów złotych. Czyli po pierwsze, rozpisujemy raty kapitałowe czy wykupy i musimy je rozpisać do 10 milionów złotych. Przyjmijmy, że one będą po milionie w ostatnich 10 latach. Natomiast jeśli z 10 milionów wyłączamy 6 milionów, to wyłączenie możemy zastosować tylko do kwoty 6 milionów. I tutaj ten wiersz podsumowujący nam pomoże nam zsumować te rzeczy. I teraz tak, tak jak wspominała Ola, jeśli chodzi o wyłączenia z części kapitałowej, nie ma reguły, która ustawowo normowałaby to, jak te wyłączenia wprowadzamy. Najprostszym sposobem jest wprowadzanie proporcjonalne. Jeśli mamy 10 lat po milionie i 60% z nich wyłączamy, bo 6 milionów, to możemy zrobić wyłączenie w każdym z lat po 600 tysięcy. 10 milionów zobowiązań, 6 milionów wyłączeń, wszystko nam gra, jest proporcjonalnie, nie ma problemu, wychodzimy na kwotę. Natomiast biorąc pod uwagę, że to nie zostało sformalizowane w ustawie, no to nie ma obowiązku, żeby tak robić. Możemy zatwierdzić zmiany i będziemy widzieli, że już te wyłączenia z tytułu kapitału po 600 tysięcy mamy. W takich momentach zawsze zachęcamy do tego, żeby skorzystać z kolumny zapas na płatność. Zapas na płatność, on zbiera nam dwa warunki. Po pierwsze, czym płynnościowo jesteśmy w stanie takie zobowiązanie obsłużyć, a po drugie, czy wskaźnikowo jesteśmy to zobowiązanie obsłużyć. I o ile w pierwszych latach problemy przeważnie są płynnościowe, o tyle w kolejnych latach raczej będzie problem z wskaźnikiem. Jeśli widzimy, że na przykład mamy dwa lata spośród tych, w których planujemy dług, czyli rok 2031 i 2032, gdzie mamy niski zapas relatywnie, no to możemy teoretycznie zwiększyć tu kwotę wyłączeń i ewentualnie zrobić wyłączenia w kwocie po milionie złotych w latach 2031-2032, gdzie widzimy problemy i odpowiednio umniejszyć na przykład w ostatnich latach, gdzie teoretycznie większość z Państwa nie będzie miała problemów, kwotę
do 6 milionów, czyli nam zostaje 400 tysięcy i w ostatnich latach będziemy mieli wyłączenia po 200 tysięcy. Także jak najbardziej różne możliwości w zakresie samego rozłożenia wyłączeń mamy. Jeśli sobie oczywiście zapiszemy, to w programie od razu na bieżąco widzimy, że te kwoty nam się zaktualizowały. No i jeśli mamy rozplanowane raty, mamy rozplanowane wyłączenia, możemy przejść do przeliczenia odsetek i przeliczenia wyłączeń. Odsetki liczymy według tego, co zadaliśmy, czyli WIBOR 3 miesięczny i marża 2% od 10 milionów, natomiast wyłączenia będą liczone tymi samymi warunkami, czyli wyborem 3 miesięcznym i marżą 2%, natomiast od tych 6 milionów, które tutaj mamy, czyli one będą proporcjonalnie wyliczone. Przeliczamy sobie odsetki, przeliczamy sobie wyłączenia i w poszczególnych latach zgodnie z tą tabelą, którą mamy tutaj, z tym rozpisaniem wyłączeń, te wyłączenia z odsetek nam się przeliczyły. Jeśli byśmy wrócili tutaj do kwoty proporcjonalnie, czyli po 600, jeszcze raz przeliczyli wyłączenia, to oczywiście ta tabelka amortyzacji wyłączeń, ona nam się zmieni, dlatego też w kolejnych latach te wyłączenia nam się zmienią. Także warto pamiętać, że jeśli wyłączenia w poszczególnych latach zmieniamy, jeśli chodzi o raty, to warto wtedy też przeliczyć odsetki. Zatwierdzamy sobie zmiany i oczywiście wyłączenia z tytułu wkładu własnego do końca prognozy, tak jak żeśmy to wprowadzili, znajdują się w wieloletniej prognozie finansowej. Dodatkowo w 2024 roku jeszcze pokrywałem się z odsetkami na prefinansowanie. Także mamy wyłączenia na prefinansowanie, wyłączenia na wkład własny. One w module kredytowym WP w asystencie są dokładnie tak samo nazwane, więc zresztą na przestrzeni ostatnich miesięcy tutaj zaszły dość spore zmiany, także są opisane, myślę, że w sposób dość jasny. Czyli mamy tak na dobrą sprawę na ten moment rozpisane dwa zobowiązania, czyli wyłączenia na prefinansowanie, wyłączenia na wkład własny. No i oczywiście możemy skorzystać jeszcze z innych wyłączeń. Mianowicie pozostały nam jeszcze wyłączenia na wcześniejszą spłatę zobowiązań i inna. No to skorzystajmy najpierw wyłączenia z wcześniejszej spłaty zobowiązań, czyli nazwiemy kredyt restrukturyzacja. OK, 3 miesiące. Jeśli chodzi o restrukturyzację, to tak na dobrą sprawę to dodawanie kredytu to trochę jest na wyrost, bo te wyłączenia z tytułu restrukturyzacji w naszym przypadku dodajemy już na funkcjonujących kredytach, no bo tak na dobrą sprawę restrukturyzujemy już coś, co mamy w naszym portfelu długu. Czyli tak możemy przejść do kredytów historycznych i właśnie w kredytach historycznych poprzez, jeszcze raz, edytuj, wyłączenia, wcześniejsza spłata zobowiązań. W tym miejscu będziemy taką spłatę dodawać. Czyli mamy na początek roku 35 milionów złotych zadłużenia i dokonujemy wcześniejszej spłaty, na przykład całego roku 2027. Mamy wolne środki, wiemy, że ten 2027 jest dla nas rokiem, który sprawia nam najwięcej problemów. Wskaźnikowo przy projekcie WPF-u na rok 2024 możemy mieć problem. Czyli w 2023 roku zwiększamy rozchody o plus 3 milion 48 310. W związku z tym, że będziemy takiej spłaty dokonywać z wolnych środków, w kolumnie wyłączenie wcześniejsza spłata wolne środki dodajemy tą kwotę 3 milion 48 310 i jednocześnie oczywiście umniejszamy rok 2027, całkowicie go zerujemy. Zapisujemy i takie wyłączenie już nam się pojawiło. Co warto zaznaczyć, wcześniejsza spłata obejmuje tylko rozchody, tutaj nie ma żadnej możliwości wyłączenia z tytułu odsetek. Jeśli restrukturyzujemy nowym długiem, no to oczywiście odsetki w kolejnych latach będą niższe, ale żadnego wyłączenia z tego tytułu nie mamy. Jeśli byśmy spłacali rok 2027, nowym zobowiązaniem, które rozkładalibyśmy na nowo, ale udowodnilibyśmy, że jest taniej, no to oczywiście
te 3 048 000 wpisujemy, ale w tytuł wcześniejszej spłaty zobowiązań nowym zobowiązaniem. Ale tak jak wspominaliśmy w tej części merytorycznej, takiego wyłączenia możemy dokonać tylko i wyłącznie, jeśli udowodnimy, że ten dług, który zaciągamy na spłatę roku 2027, będzie tańszy. Tańszy w rozumieniu, że poniesiemy niższy koszt. Czyli jeśli zaciągniemy nowy dług, który będziemy spłacać poza prognozą albo w roku 2034, no to on na pewno nie będzie tańszy, więc takiego wyłączenia zastosować nie możemy. No i oczywiście jeśli spłacamy innymi środkami, ale nie konkretnie wolnymi środkami, to też możemy takie wyłączenie zastosować, natomiast tylko i wyłącznie wtedy, jeśli w danym roku nie zaciągamy innych zobowiązań na pokrycie planowanego deficytu. Także to jest to jedyne wyłączenie, które stosujemy tylko i wyłącznie w roku budżetowym i w kolejnych latach nie ma prawa, żeby go zastosować, zresztą nie ma możliwości nawet fizycznie wprowadzić tych wartości w WP w asystencie czy w bestii. No i ostatni rodzaj, przepraszam, wyłączeń, to są te wyłączenia pozostałe. Na dobrą sprawę musielibyśmy się cofnąć wstecz, bo te wyłączenia dotyczą w głównej mierze zobowiązań, które Państwo zaciągnęliście w latach 2020-2021. Wyłączenia pozostałe. Dodaliśmy pozostałe, ok, czyli dodaliśmy standardowo, dodaj, kredyt, pożyczka, pozostałe. No i mamy i w części odsetkowej, i w części kapitałowej wskazane wiersze, z których korzystamy. Na przykład zaciągnęliśmy 3 miliony złotych w roku 2020 i 2 miliony w roku 2021, z czego powiedzmy, że łącznie na pokrycie ubytku dochodów związanych z COVID przeznaczyliśmy 1 000 000, czyli spłacamy powiedzmy po 500 tysięcy od roku 2026. Możemy to zrobić w dwóch zakładkach. Widzę, że pytanie się pojawia, to już pokazuję. Chwytamy za zakładkę i zjeżdżamy sobie, mamy taki krzyżyk, czy chcemy na dole, do góry, czy z prawej, czy z lewej sobie wybieramy i upuszczamy. Czyli mamy po 500 tysięcy przez 10 lat, z czego wyłączamy 1 000 000 złotych. I tutaj też mamy dowolność, czy ten 1 000 000 wyłączamy w pierwszych 2 latach, czy wyłączamy w ostatnich 2 latach, czy wyłączamy sobie proporcjonalnie. Warto wtedy skorzystać z tego, jak kształtuje się nam wskaźnik i dostosować wyłączenia do wskaźnika. Powiedzmy, że będziemy tutaj korzystali 500 tysięcy i 500 tysięcy. Brzydko mówiąc, to nie musi ładnie wyglądać, jeśli chodzi o WPF, to ma spełniać swoją funkcję, czyli ma odciążyć Państwu wskaźnik w tych latach, w których pojawia się problem. Więc wyłączenia dostosowujemy do własnej sytuacji, a nie do tego, żeby to estetycznie wyglądało, bo tymi wyłączeniami naprawdę można sobie wskaźniki uratować. No i tak jak wcześniej, dodamy sobie, że to jest zobowiązanie oparte na WIBORze 3-miesięcznym, stopa stała 2%. OK. No i przeliczamy odsetki. Przelicz odsetki. Weźmiemy od roku 2024, chociaż we wcześniejszych latach, jeśli już płaciliśmy, a na pewno płaciliśmy, to takie wyłączenia też można zastosować i przeliczymy wyłączenia tym samym sposobem. O, i coś tu się nie odświeżyło. Będziemy musieli sprawdzić i damy Państwu znać. Natomiast działa to zupełnie dokładnie w ten sam sposób, co wyłączenie na wkład krajowy. Rozplanowujemy je według własnego uznania, według potrzeb własnego WPF-u. Jeśli Państwo mieliście taki ubytek w dochodach i w tych latach zobowiązania zaciągnęliście, to takie wyłączenie można zastosować, a nawet trzeba zastosować, jak ustawodawca wskazał, w związku z tym, że nie ma
takiego przepisu, który mówi, że wyłączenia stosujemy tylko w roku, w którym taką umowę podpisaliśmy, bo jeśli zapomnieliśmy zastosować wyłączeń, a jest do tego podstawa, to w każdym momencie do WPF-u takie wyłączenie wprowadzić można, dlatego też zachęcam, żeby ewentualne umowy o dofinansowanie sobie przejrzeć, czy zobaczyć, czy w tych latach covidowych nie było podstaw do tego, żeby takie zobowiązania zaciągnąć. Czy są jakieś pytania, jeśli chodzi o ten moduł kredytowy, wprowadzanie zobowiązań? Widziałem, że było pytanie o dwie zakładki, starałem się to przekazać. Ja osobiście bardzo często tego używam, bo to jest bardzo praktyczne. Ściągamy zakładkę, chwytając ją kursorem i przeciągamy sobie, jeśli chcemy widzieć zakładkę poniżej, jeśli obok, możemy wrócić, możemy też na przykład widok dzielony mieć poziomo. Więc jeśli to jest jeden z takich małych protipów, z których warto skorzystać, a który wydaje się, że ułatwia pracę. Czy do tej części warsztatowej macie jakieś Państwo jakieś pytania i czy mógłbym prosić o informację, czy Państwo klikaliście też w programie? Byłbym wdzięczny. Bardzo miło, bardzo się cieszę. Ja w takim razie bardzo poproszę Państwa o, no myślę do 11.40 o krótką przerwę, a o 11.40, tak jak wspominaliśmy, krótki panel pytań i odpowiedzi, ale wcześniej pozwolimy sobie, myślę, że około 5 do 10 minut zasugerować Państwu, co można zrobić z budżetem jeszcze teraz, do 30 września, żeby ten budżet z punktu widzenia projektu WPF na 2020 i projektu budżetu na rok 2024 jak najlepiej spełniał swoją rolę i żeby można było jak najefektywniej wykorzystać środki, które już Państwo macie na koncie, chociażby w projekcie budżetu. Także krótka przerwa, 11.40, razem z Olą pozwolimy sobie Państwu kilka naszych spostrzeżeń w tym temacie przekazać. Bardzo dziękuję za część warsztatową, bardzo dziękuję tym z Państwa, którzy klikali i do zobaczenia. Dzień dobry, Szanowni Państwo, przepraszamy, trochę nam się przerwa przedłużyła, ale dzisiaj skaczemy pomiędzy dwoma pomieszczeniami, prowadząc webinar i napotykamy drobne problemy techniczne, ale już jesteśmy po to, żeby ustosunkować się do pytań, które Państwo zadaliście podczas webinaru, ale zanim przejdziemy do pytań, to kilka słów, które chcielibyśmy Państwu przekazać w kontekście wspomnianego na samym początku przygotowania się pod projekt budżetu na 2024 rok, projekt wieloletniej prognozy finansowej, który tak naprawdę moglibyśmy już teraz zacząć realizować. Więc Kuba, jakbyś mógł. No, myślę, że od kilku lat mierzymy się z tym, czym ustawodawca wprowadził w 2013 roku, czyli z wskaźnikiem. I o ile w trakcie roku ten wskaźnik po planie trzeciego kwartału, jeśli mamy już sprawozdanie w WPF-ie wprowadzone, możemy złamać i to nie jest problem i to jest sytuacja, myślę, że dość częsta na przestrzeni ostatnich lat, o tyle przy projekcie i do końca lutego praktycznie ten wskaźnik musi być zachowany i po planowanym wykonaniu, i po planie trzeciego kwartału. I to, na co teraz mamy realny wpływ, a co z 30 września już się zdematerializuje, to jest plan na koniec września, czyli plan, który będzie jak najbardziej optymalny, oczywiście w granicach rozsądku, żeby nie windować dochodów gdzieś tam sztucznie albo obniżać wydatków w części bieżącej, natomiast im lepszy planowany wynik budżetu bieżącego na 30 września, tym większa szansa na to, że będzie nam łatwiej wyprowadzić ten wskaźnik po planie trzeciego kwartału. A praktycznie wszyscy z Państwa chcecie mieć takie projekty WPF-ów, gdzie wszystkie wskaźniki są spełnione. I zresztą ustawowo też taki wymóg jest. Sytuacja wygląda w ten sposób, że teraz Państwo otrzymujecie środki, które przyznało Państwu Ministerstwo Finansów, rząd, jakkolwiek by to nazwać, środki z budżetu centralnego, które otrzymacie w części 1/3 teraz do 31 sierpnia. Z tego, co słyszałem, to część z Państwa już dostała całość, pewnie te mniejsze kwoty, ale tak czy inaczej macie Państwo zapewnienie ze strony Ministerstwa Finansów, że do końca roku cały plan otrzymacie. No i będziecie Państwo teraz te środki wprowadzać. No i te środki można wprowadzić na pewnie kilkanaście sposobów, jeśli nie kilkadziesiąt. Natomiast to, co my chcemy zasugerować, to jest
takie zaewidencjonowanie tych środków w budżecie, które spowoduje, że będzie łatwiej w listopadzie przygotować projekt WPF-u. No, pierwszym takim, myślę, że podstawowym założeniem to jest to, żeby zaplanować środki, o ile się da, w całości. Już w sierpniu, we wrześniu, żeby w tym planie na 30 września te środki po planie w budżecie się znalazły. Stronę wejścia do budżetu mamy załatwioną, najlepiej jeśli to by była całość, natomiast jeśli chodzi o wyjście tych środków, czy zaewidencjonowanie ich w budżecie, jeśli po tej stronie ujemnej, czyli wydatki, czy tam rozchody, tutaj podejść będziemy mieli kilka. Pewnie część z Państwa będzie próbowała to sobie gdzieś tam, tą nadwyżkę wrzucić w lokaty. Część pewnie pójdzie w wydatki bieżące, co jest zrozumiałe. Natomiast to, co my byśmy sugerowali, to jeśli nie macie Państwo zapotrzebowania, żeby z całości tych środków skorzystać, no to myślę, że zachęcalibyśmy do tego, żeby wprowadzić cały plan, ewentualnie wycofać sobie wolne środki. To będzie miało znaczenie z tego punktu widzenia, że po pierwsze zwiększy nam wynik bieżący budżetu, czyli tą podstawę do wyliczenia wskaźnika w kolejnych latach, a po drugie z praktycznego punktu widzenia, z punktu widzenia projektu budżetu na rok 2024, my będziemy mieli schowane wolne środki, które faktycznie mamy na koncie i które będziemy mogli użyć w projekcie budżetu. O ile wolne środki, których spodziewamy się na koniec roku, no nie możemy ich wykorzystać w projekcie budżetu, bo faktycznie nie wiemy, czy tak nam się zamknie ten rok, o tyle takie wolne środki, które już mamy w budżecie tego roku, to są wolne środki, które są na koncie i które będziemy mogli wykorzystać w projekcie budżetu w przyszłym roku. I to będzie miało podwójny wydźwięk. Z jednej strony zmniejszą nam się potrzeby pożyczkowe w przyszłym roku, z drugiej strony no będziemy mieli ten bufor na zbilansowanie budżetu bieżącego. Więc wydaje się, że jest to jedna chyba z lepszych opcji na to, jak poradzić sobie z tymi środkami. Natomiast z drugiej strony, no tak typowo to, co przypominamy co roku w tym okresie, abstrahując od tych środków, które Państwo macie, to jest urealnienie planu dochodów. Jeśli mamy jakieś dochody w budżecie, które już mamy wykonane ponad plan, albo coś nam wpłynęło, a jeszcze nie mamy po planie, to jest ten moment, kiedy warto te rzeczy naprostować i ten plan urealnić. Jeśli mamy wydatki, no w głównej mierze chodzi o wydatki bieżące oczywiście, których wiemy, że nie zrealizujemy w takim kształcie. Wiem, że to może brzmi dziwnie w tym roku, bo też zdajemy sobie sprawę, jak te budżety wyglądają i że często są niedoszacowane. Natomiast jeśli taka sytuacja jest, to warto też ten plan urealnić. Ten wynik bieżący budżetu, który będziemy mieli na 30 września, to jest coś, w oparciu o co będziemy budować wskaźniki i z tymi wskaźnikami do lutego będziemy funkcjonować, czyli praktycznie przez 2 miesiące nowego roku i one też będą te wskaźniki w projekcie WPF-u, który będzie opiniowany przez RIO, a tak na dobrą sprawę no ta opinia się z nami ciągnie przez wszystkie zobowiązania, które zaciągamy, bo banki też takiej opinii chcą, więc to jest tak na dobrą sprawę zrobienie sobie dobrych podwalin pod pracę nad WPF-ie w przyszłym roku. Dokładnie tak. My co roku gdzieś tam na przełomie sierpnia, września, może najpierw nawet bardziej we wrześniu niż w sierpniu, sygnalizujemy tą konieczność urealnienia planu budżetu na 30 września z punktu widzenia planowania w listopadzie, czy budżetu, czy WPF-u. Dziś dochodzi nam jeszcze jedna kwestia, mamy te dodatkowe środki i jesteśmy w stanie, oczywiście nie wszystkich to dotyczy, ale jeżeli ktoś ma taką możliwość, to właśnie zachęcamy do tego, żeby te środki wprowadzać, zmniejszać plany wolnych środków, tak żeby ułatwić sobie życie już na etapie planowania w listopadzie, zwłaszcza jeśli mówimy o WPF. Kuba zachęcał Państwa do udziału w Skarbonie, zachęcał Państwa poprzez właśnie tą kwestię, o której będzie rozmawiał z naszymi gośćmi, przedstawicielami banków. Ja z kolei właśnie na tą kwestię też będę zwracać uwagę podczas mojego wystąpienia, dlatego tym bardziej zachęcamy Państwa do zapisania się na to nasze spotkanie. Teraz przejdziemy krótko do pytań, które się pojawiły. Zaplanowaliśmy to nasze dzisiejsze spotkanie na 2 godziny i mam nadzieję, że do 12 spokojnie przez te kilka pytań przejdziemy. Wybraliśmy kilka, które de facto w międzyczasie pojawiały się kilka razy lub dotyczyły tego samego zagadnienia. Karolina w trakcie odpowiadała też na te Państwa pytania, więc traktujemy to jako pewną formę podsumowania. I mamy nadzieję, że do godziny 12 z tymi pytaniami się uporamy. Okej, pytanie, może bardziej nawet tak. Moje RIO sprawdza wyłączenia, biorąc pod uwagę 7 i 9, czyli jakby rozumiemy, że chodzi o 4 cyfrę paragrafu, więc jak wykazać kredyt zaciągnięty na wkład własny w Polskim Ładzie?
Generalnie co do zasady, jeśli są rzeczy, które nie wynikają wprost z WPF-u, a chcemy o nich powiedzieć czy udowodnić, no to miejscem odpowiednim do takich rzeczy są objaśnienia. Nawiązując też do restrukturyzacji, o której była mowa, skutki finansowe zaciągnięcia nowego zobowiązania, które obniży nam koszt, też pokazujemy w objaśnieniach. Czyli jeśli coś nie ma dedykowanego miejsca w samym arkuszu, a chcemy z tego skorzystać, chcemy to opisać, tylko i wyłącznie odsyłamy w takim przypadku do objaśnień, którymi podpieramy te nasze wyliczenia, które są zawarte w arkuszu wieloletniej prognozy finansowej. Także w naszej ocenie objaśnienia są odpowiednim miejscem właśnie do tego, żeby takie rzeczy opisać. Ja bym tutaj jeszcze do jednej rzeczy się odniosła, bo pytanie brzmi: kredyt zaciągnięty na wkład własny w Polskim Ładzie. Natomiast tak jak mówiłam, w kontekście Polskiego Ładu mówimy o prefinansowaniu, czyli jakby zakładam, że pewnie to omyłkowo zostało zadane, ale żeby nie wprowadzać Państwa w błąd, jeżeli mówimy o wyłączeniu w myśl przepisu, który był powoływany, czyli artykuł 35 ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o dochodach, dochodach podatkowych od osób fizycznych, to mówimy tam o wyłączeniu z Polskiego Ładu w kontekście wyprzedzającego finansowania, tutaj prefinansowania, a nie finansowania wkładu własnego. Co się dzieje w przypadku obniżenia poziomu dofinansowania już w trakcie realizacji zadania i zobowiązanie zostało już zaciągnięte? W naszej ocenie to pytanie jest bardzo dobre i często odzwierciedlać będzie bardzo częstą sytuację. My w takiej sytuacji wychodzimy z założenia i jakby spotkaliśmy się z akceptacją takiego stanowiska po stronie RIO, że poziom dofinansowania określamy na moment zawarcia umowy o dofinansowanie. Czyli jeżeli na dzień zawarcia umowy o dofinansowanie Państwo spełnialiście ten wymóg i było to więcej niż 50-60% dofinansowania, ale w trakcie realizacji coś się zmieniło, czy poprzetargowo nakłady są wyższe niż zakładał projekt, punktem odniesienia powinien być poziom dofinansowania wynikający z momentu zawarcia umowy. Myślę, że dobrą praktyką, tak jak wspomniał przed chwilą Kuba, będzie chociażby akapit krótkiego opisu w objaśnieniach, jak było, jak jest i dlaczego to wyłączenie stosujemy. Ok, czy w uchwale, uzasadnieniu uchwały o emisji obligacji w kredycie musi być wskazane, że zaciągamy dług na wyprzedzające finansowanie lub wkład własny, czy ex post takie wyliczenia można zrobić? Jeśli chodzi o uzasadnienie czy samą treść uchwały, no to ja bym się tutaj bezpośrednio odniósł do artykułu 89 ustawy o finansach, który w jednym z punktów wskazuje, że wyprzedzające finansowanie działań unijnych jest jednym z celów, na który można zaciągać zobowiązania i jak najbardziej taki zapis w uchwale może się znaleźć, natomiast w większości przypadków sprowadza się to do tego, że wskazujemy, że sfinansowany będzie deficyt, na który składają się zadania inwestycyjne, w tym zadania, które są wyprzedzająco finansowane albo są na wkład własny, jeśli chodzi o środki unijne. Także jeśli chodzi o sam zapis w uchwale, to takiego obowiązku myślę, że nie ma. Zresztą nawet jak my staramy się tworzyć uchwały, to robimy to w miarę możliwości, oczywiście w granicach prawa jak najbardziej ogólnie, żeby zminimalizować ryzyko tego, że będzie to trzeba w przyszłości zmienić, jeśli coś się stanie, zmieni się charakter zadania i tak dalej. Natomiast wydaje się, że wystarczy zapis, że sfinansowany zostanie właśnie deficyt. A co z finansowaniem ex post? Czy możemy zrobić wyliczenia ex post do wyłączeń? Nie za bardzo rozumiem. A, czekaj, wiesz co? Dobra, to może w sumie będzie kolejne pytanie, bo gdzieś było... Chyba to. To. O, właśnie. To myślę, że o tym też mówiliśmy. To tak. Trochę mi rozjaśniło, że generalnie jeśli na moment podpisania umowy były przesłanki ku temu, żeby te wyłączenia zastosować, a my tego nie zrobiliśmy z różnych względów, to w każdym momencie możemy je wprowadzić. Tak jak wspominaliśmy, ustawodawca mówi, że ograniczenia się nie stosuje, czyli nie, że można nie stosować, tylko że się nie stosuje, więc na dobrą sprawę, jeśli znajdziemy przesłanki ku temu, żeby takie wyłączenie wprowadzić, to w każdym momencie możemy je wprowadzić. Oczywiście, jeśli w danym roku było zaciągane zobowiązanie, czyli jeśli umowę podpisywaliśmy na zadanie w roku 2021, które będzie realizowane, a w tym roku nie zaciągaliśmy zobowiązań, no to takiego zobowiązania nie możemy zastosować wyłącznie, bo w danym roku nie było
nie było żadnych przychodów zwrotnych, a jeśli były, no to w granicach rozchodów, które wynikają właśnie ze zobowiązania w tym roku zaciągniętego. Także uważam, że jak najbardziej takie wyłączenia w każdym momencie można wprowadzić. Dzisiaj jest przesłanka ku temu, że one mogły zaistnieć. Ja bym tutaj jeszcze uzupełniająco dodała, że znów istotne będą objaśnienia, bo jeżeli na przykład zaciągaliśmy jakiś kredyt na finansowanie, na wkład własny do zadania unijnego w 2021 roku, dziś mamy 2023 i okazało się, że mogłam, a nie wprowadziłam wyłączenia, to jak najbardziej mogę to zrobić. Tylko tu no, Regionalna Izba Obrachunkowa może chcieć dodatkowych wyjaśnień, że skoro nie było wyłączeń, a teraz są, to z czego one wynikają, więc dobrze byłoby tą kwestię odpowiednio też w objaśnieniach opisać. Okej. Okay. Czy jak spłacę wolnymi środkami wcześniej część kredytu, to mogę wyłączyć? Czy dobrze rozumiem? Tak. Jak spłacę wolnymi środkami kredyt, jak najbardziej możemy go wyłączyć. To ja tylko doprecyzowująco, to dotyczy spłaty przypadającej do spłaty pierwotnie po roku budżetowym, czyli jeśli spłacamy coś w styczniu, co było pierwotnie w grudniu, no to wiadomo nie, ale jeśli spłacamy coś w styczniu, co było do spłaty pierwotnie w kolejnych latach, to tak. Okej. Okay. Polski Ład, udział, a Polski Ład, udział własny, tak jak w unijnych, nie ma możliwości wyłączenia. Myślę, że Ola odpowiedziała, tutaj jakby stosujemy analogicznie do prefinansowania w Polskim Ładzie. Tu chyba mamy pytanie w kontekście tego, od czego zaczęliśmy tą dzisiejszą sesję, czyli czy lepiej zmniejszyć planowane obligacje, plan większy niż wykonanie, czy środki na lokaty, będzie to miało znaczenie dla WPF? Myślę, że to zależy, ale rozumiem, że wprowadzamy dochody i czy lepiej zmniejszyć obligacje, czy przy środki na lokaty. Znaczy, jeśli nie mamy wolnych środków, które chcemy wycofać, no to a nie mamy potrzeby zaciągania zobowiązań, no to warto te obligacje zmniejszyć. Natomiast to już może nie będzie gospodarność biła z tego, co powiem, ale jeśli mamy ryzyko tego, że w przyszłym roku wejdziemy w nowy rok bez środków na koncie albo nie będziemy mieli wolnych środków, żeby zbilansować część bieżącą budżetu, to warto gdzieś ewentualnie coś sobie wyemitować, czy jakiś kredyt na górkę, żeby w przyszłym roku ten budżet był zasilony już od początku roku. No ale oczywiście jak najbardziej można taki plan zmniejszyć. Ja bym na modyfikację budżetu tegorocznego patrzyła przez pryzmat tego, co nam wpływa na wskaźnik. Kluczowym z punktu widzenia kształtu wskaźnika jest wynik operacyjny, czyli powinniśmy starać się tak manewrować tymi naszymi zmianami, aby na przykład dążyć do zwiększenia wyniku operacyjnego, czyli wprowadzamy dochody bieżące, no i na przykład, nie wiem, przeznaczamy na przykład na lokaty. Ale z punktu widzenia wskaźnika po lewej stronie mamy raty i odsetki, czyli takie zmniejszenie planowanego wykupu obligacji też nam ten wskaźnik pozwoli poprawić, ponieważ zejdą nam planowane spłaty lub planowane odsetki, które aktualnie w WPF-ie mamy ujęte. Więc możemy tutaj różne mechanizmy zastosować. Istotne byłoby określenie, które nam ten wskaźnik pozwolą lepiej zaplanować, czy zachować większe bezpieczeństwo. Czy lokata, która przejdzie na przyszły rok, też pozwoli sfinansować wydatki bieżące? Lokata, która przejdzie na przyszły rok i będzie traktowana, to już w zależności albo na 900, pewnie na 950 jako wolne środki, no to jak najbardziej będzie też dla nas jednym ze źródeł sfinansowania deficytu bieżącego, jeśli taki będzie. W tej formule 7.2 w WPF-ie jak najbardziej będzie się nam to wliczać. Okay. Czy te dodatkowe środki rządowe, które otrzymujemy w ratach, można przyjąć w całości do planu wcześniej, czy właściwym jest wprowadzenie do budżetu, jak wpływają na konto? Tak jak rozmawiamy z Państwem przy WPF-ach pracując, to praktyka jest różna. Część z Państwa tak naprawdę już teraz, znając całościową kwotę tych środków, które zostaną przekazane do końca roku, już wprowadziła je do planu. Część z Państwa wprowadziła tą część, czyli tą 1/3, którą otrzymacie do końca sierpnia, więc praktyki są różne. Nie, spotkaliśmy się też z opinią, że niektórzy skarbnicy wprowadzają te środki dopiero po wykonaniu, czyli jak już wpłyną realnie na konto. Więc tutaj różne są praktyki. To jeśli coś, do czegoś mielibyśmy zachęcić i wskazać jakiś właściwy trop, to myślę, że tak jak powiedział Kuba na samym początku, przyjąć to w całości do planu.
tak, żeby móc możliwie z perspektywy projektu, możliwie jak najlepiej, najbardziej ułatwić sobie pracę. Tym bardziej, że z tego co wiem, macie Państwo takie potwierdzenia w bestii, nawet otrzymaliście Państwo z kwotami już tymi całościowymi, więc myślę, że podkładka jakby na to jest, żeby to wprowadzić. Dokładnie, tam w tej decyzji też są wskazane dział, rozdział, paragraf, konkretna klasyfikacja, na której należy to ujmować, więc myślę, że to nie pozostawia wątpliwości. Okej, i ostatnie pytanie. Czy w 2024 będzie można równoważyć budżet wolnymi środkami? Będzie można, o czym też już wspominaliśmy, dlatego te wolne środki, które przyjdą nam na przyszły rok, są no, na kilku płaszczyznach ważne. Pierwsza płaszczyzna to jest płynnościowo w ogóle, żeby spiąć budżet, a druga to jest taka właśnie, że one będą nam mogły równoważyć ten wynik bieżący budżetu. Natomiast z tyłu głowy jeszcze musimy mieć to, że nawet jeśli tych wolnych środków nam nie starczy na zbilansowanie budżetu bieżącego, no to jeszcze funkcjonuje nam ta reguła sumaryczna dla lat 2022-2025, więc jeszcze tym ewentualnie można się poratować, jeśli się okaże, że bieżącej części budżetu nie będzie można sfinansować wolnymi środkami, nadwyżką z lat ubiegłych i spłatami udzielonych pożyczek, więc to nie jest też tak, że jeśli 7,2 w WPF-ie będzie ujemne, to jest sytuacja bez wyjścia. Także jak najbardziej tymi źródłami, o których wspomniałem, można sfinansować ten deficyt bieżący. W obecnym stanie prawnym zobaczymy, czy coś się zmieni. Myślę, że w tym kontekście, w tym roku pewnie nie. Finansowanie deficytu bieżącego wolnymi środkami jest możliwe do roku 2025 włącznie. To się zmieniło na krótko przed, powiedzmy, listopadem w zeszłym roku. Na dziś mamy jeszcze 2 lata, gdzie możemy, w sumie 3 z uwzględnieniem 2023 roku, gdzie możemy wolnymi środkami wydatki bieżące finansować. Okej. To chyba byłoby na tyle. Mamy 12:04, więc nie chcemy już też Państwa zajmować. Tak jak powiedzieliśmy na samym początku, nasze dzisiejsze spotkanie było nagrywane, będzie udostępnione na YouTube, będzie Państwu udostępnione w formie maila. Przepraszamy za problemy techniczne, które pojawiły się w trakcie, ale są to pewne rzeczy od nas niezależne. Zapraszamy Państwa na Skarbon i też możemy powiedzieć, że w październiku, pomimo tego, że konferencja we wrześniu będzie się odbywać, to też planujemy kolejną edycję Akademii, więc myślę, że jeszcze wiele fajnych, ciekawych spotkań przed nami. Także bardzo Państwu dziękujemy za uwagę. Dziękujemy. Do zobaczenia.